Chętnie byśmy dzisiaj, myśleli państwo, ja wysłuchali Andrzeja Dudę w naszej audycji Usłysz swojego prezydenta, no ale niech sobie państwo wyobrażą, że zamiast Andrzeja Dudy trzeba będzie słuchać po prostu Dominiki Wilowiejskiej i Wróbla. My też jesteśmy fajni, ale nie tak jak Duda. Wczoraj Dominika Wilowiejska profetycznie wypowiedziała się o Andrzeju Dudzie tak. Ja mam nadzieję, że ponieważ myśmy starali się o wywiad z Andrzejem Dudą bardzo długo i jest zapowiedź, że będzie jutro w poranku Radia Tok FM, porozmawia z Janem Wróblem i ze mną, to mam nadzieję, że znowu nie usłyszymy, że Andrzej Duda o godzinie 22 zrezygnuje, a potem PiS ogłosi, że media go tępią, bo to już jest najbardziej irytująca polityka PiSu. Pani redaktorze, też rozróżnijmy i bardzo chciałbym to podkreślić. Aśmy starali o Andrzeja Dudę naprawdę długo, żeby przyszedł do nas do studia i mnie to tak irytuje, że ciągle są narzekania, że Andrzej Duda nie występuje, a jak się go zaprasza, to nigdy nie może przyjść. No i wyobraźcie sobie państwo. Zbliża się godzina 22 wczorajszego dnia. Do wydawcy poranka zadzwonił pracownik biura prasowego 16 zresztą tam poziomu z informacją, że akurat Andrzej Duda nie przyjdzie. Nie wiemy, dlaczego odwołał wizytę. Marcin Mastalerek, który tam jest, wiecie państwo, rozgrywający, też nie był łaskaw oddzwonić czy odpisać SMS-a. Podejrzewamy, znaczy nie wszyscy tak podejrzewamy, ja podejrzewam, że jest pewna przyczyna, dla której Andrzej Duda nie przyszedł dzisiaj do radia. I ja jej państwu chyba nie podam w całości, ale ja podam w takim wymiarze light. Bo moim zdaniem przyszły prezydent prawie 40-milionowego kraju, będącego siódmą potęgą militarną Europy, po prostu wystraszył się Dominiki Wilowiejskiej. Dość mało krzepiąca wizja, że prawdopodobnie możliwy nasz prezydent, jak nie teraz, to kiedyś, ma akurat tego typu lęki i fobie. No ale w każdym razie, jak państwo widzą, po raz kolejny potwierdziło się, że mainstreamowe media źle traktują przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, a zwłaszcza Andrzeja Dudę, bo wiecie państwo, nie dość, że go nie zapraszają do programów, to czasami robią jeszcze rzecz bardziej obrzydliwą, podłą i śmierdzącą intrygą na wiele kilometrów. Zapraszają.